Właśnie znajduje się na torowisku tramwajowym na ulicy Filtrowej, które potrzebuje swojego odwodnienia. Jak wyglądają tutaj te prace w czerwcu? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek nowoczesność. Witam Was tutaj, cześć, Wznosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek nowoczesność. Dzisiejszy film jest poświęcony przebudowie torowiska na Filtrowej i Nowowiejskiej. A w tym miejscu możemy zobaczyć zespół przystankowy, który się znajduje w tym miejscu dla tramwajów Nowowiejska. I ten zespół potrzebuje gruntownej przebudowy, bo przystanki tramwajowe są zbyt krótkie. W związku z Hyundaiami, które są trochę dłuższe, i przez to, jeżeli Hyundai stanie z przodu bądź z tyłu, to drugi tramwaj nie jest w stanie już się trzymać, aby zrobić wymianę pasażerską na takim przystanku, znajdując się zasięgu całego peronu tramwajowego. To jest problem i utrudnienie. Dzięki temu, drżej, jeśli przyjdzie na drugi tramwaj, to nie ma szans, żeby przejechać w trakcie jednej sygnalizacji świetnej. No i też ogólnie dosyć duże korki się robią w tym miejscu. O, widzicie, Hyundai stoi, to dosyć ładnie tam wystaje z tyłu. Natomiast przez to, jak te tramwaje skręcają faktycznie tutaj w kierunku Nowowiejskiej, jadąc od Jana Pawła z Chobińskiego, no to są dosyć duże problemy i faktycznie tramwaje tutaj nie stoją w korkach. Dlatego też tramwaje chcą przebudować całkowicie to skrzyżowanie, ale chcą zrobić tego trochę więcej, bo pomijając to, że chcą wydłużyć przystanki, to chcą je przenieść za skrzyżowania. W skrócie, tramwaje nie wjeżdżając za skrzyżowanie będą miały przystanki, tylko za skrzyżowanie, dzięki czemu w teorii będzie poprawiona trochę sygnalizacja świetna i będzie można tutaj lepiej to skoordynować. Minusem takiego rozwiązania jest odsunięcie przystanków w kierunku Placu Politechniki, będzie dalej od samego skrzyżowania. Plusem z kolei dla pasażerów będzie to, że będą wsiadać z przystanku, który będzie już jechać w konkretnym kierunku wszystkie tramwaje w jedną stronę. No i najważniejsze jest to, że na przystanki tramwaje będą dodatkowe wejścia za pomocą dodatkowych przejść dla pieszych na każdej z tych ulic. I dodatkowe sygnalizacje świetne też się pojawią dzięki temu na Chobińskiego. Z kolei w tym miejscu aktualnie są realizowane prace, jeżeli chodzi o przebudowę torowiska tramwajowego na Filtrowej. Tutaj przy NIK-u powstał nowy przejazd, a właściwie nowe przejście dla pieszych. Teraz jest zostało wyasfaltowane, stara nawierzchnia została zlikwidowana, teraz jest tam nowa. Zresztą to za chwilę zobaczycie, jak przejdźmy się w drugą stronę. Kawałek wcześniej widzieliście też Krzyżanowskiego, gdzie tam jeszcze leżały nowe szyny, a teraz już aktualnie są montowane na jednej i drugiej części. Dalej na Daszyńskiego pojawił się tymczasowy przystanek autobusowy przechodząc przez torowisko tramwajowe, więc całkiem to ciekawie wygląda. No i na naszym odcinku możemy zobaczyć, że faktycznie tutaj są realizowane prace przy odwodnieniu. Budowa odwodnienia na tym odcinku najbardziej była potrzebna, bo tutaj po prostu była jedna wielka tafla betonu, asfaltu i tyle. I jakby to wszystko tutaj w tym miejscu stało. Woda stała, tramwaje robiły z siebie tramwaje wodne, kiedy są deszcze nalewalne. Tramwaje warszawskie mimo wszystko nie chciałyby, żeby były tramwaje wodne w Warszawie, pomimo tego, że w dużej ilości miejsc tak to cały czas wygląda. Ale na odcinku, który będzie dosyć mocno teraz obciążony przez dwie linie tramwajowe, nawet trzy, a nawet cztery, bo T36, czyli linie WLT, jak również oczywiście linia 35, no i oczywiście 14, te linie tramwajowe mają tędy jeździć, po tym jak 15 będzie jechać do Wilanowa, więc całkiem duże tutaj będzie zapotrzebowanie na dobry, funkcjonujący transport komunikacyjny w tym miejscu. Dlatego też takie tutaj są plany, jeżeli chodzi o wymianę tego odwodnienia, aby później już te tramwaje mogły na spokojnie tędy jeździć, nie trzeba było realizować kolejnych prac przy tej przebudowie. No, tylko i wyłącznie przypominam, że plac Narutowicza jest cały czas przewidziany do przebudowy, ale dalej nie wiemy, kiedy rozpoczną się te prace, jeżeli chodzi o tę przebudowę. W skrócie czekamy, aż faktycznie to się rozpocznie i tak czekamy od długiego, naprawdę długiego już czasu. Wszystkie oczywiście tramwaje w tym miejscu teraz nie jeżdżą na odcinku, gdzie jest przebudowane te torowisko tramwajowe, w związku z czym wyjechała linia zastępcza autobusowa, którą właśnie widzimy z góry, z lotu drona. Proszę Państwa, tam na dole to jest autobus Z15. Jeden autobus na całej linii się znajduje, jeździ co 15-20 minut, w zależności od godzin szczytu. Jak widzicie, trochę jedzie na okrągło, w związku z tym, że ulica Filtrowa w jednym miejscu przez prace tramwajowe jest zwężona do jednej jezdni, znaczy to jedna jezdnia jest cały czas, ale po prostu do jednego pasa w każdym kierunku i na pewnym odcinku jest tylko łącznie jeden pas w jedną stronę, bez komunikacji w dwóch kierunkach, no i dlatego też autobus jedzie trochę objazdami, natomiast sam przejazd tą linią trwa góra 7 minut, więc to nie jest jakoś strasznie długie. Też odcinek w teorii nie jest aż taki bardzo wyłączony, tylko pamiętajcie, że tutaj dojazd do tego typu obiektów i różnych instytucji
w okolicy, czy też oczywiście na mieszkańców, nie jest aż tak bardzo ważny na tej linii tramwajowej, bo to, jeżeli chodzi o pasażerów w tym miejscu, jest marginalny, mimo wszystko raczej domyślam się wykres. Bardziej chodzi o możliwość połączenia trasy tramwajowej stąd jadących z dalszej części z ulicy Nowowiejskiej, z Placu Zbawiciela, czy jadących już niedługo z Wilanowa. To jest po prostu niezbędny łącznik, w związku z tym, że w samym centrum Warszawy nie ma rozjazdów i tramwaje mają tylko łącznie jedyny sposób tutaj, żeby dojechać do Placu Nadowicza. Inaczej po prostu z tamtej centralnej części Warszawy się nie da dojechać i to faktycznie jest dosyć duże utrudnienie bez jakichś większych kombinacji, żeby jeździć na okrągło. Dlatego też tak ważna jest ta trasa tramwajowa, nawet niekoniecznie do obsługi lokalnej w tym miejscu, tylko bardziej do obsługi przelotowej, do tramwajów, to po prostu muszą mieć połączenie. Między innymi tego właśnie będzie powstawać połączenie wzdłuż Pola Mokotowskiego i tramwaj na Rakowieckiej. Tam te prace również polegają nie głównie na tym, żeby ten tramwaj jeździł dla okolicy, tylko po to, żeby tramwaj jeździł w formie połączenia nowego przelotowego, aby się tramwaje nie korkowały na innych trasach, jak właśnie teraz na Nowowiejskiej. Z kolei tutaj, wracając do tego, co widzimy w tym miejscu, i oczywiście mówiąc, że i tak tutaj ten tramwaj jest potrzebny, mieszkańcy też na niego czekają. Zwróćcie uwagę jakby na sytuację przy budowie odwodnienia. Takie w tym miejscu kraty się tutaj pojawiają, cały system odwodnienia oczywiście będzie połączony z samym zabetonowaniem. Według mnie, znaczy ja osobiście, możecie ze mną się nie zgadzać, w tym miejscu powinno być zielone trawisko, to powinno być rozbetonowane, oczywiście pomijając miejsca, gdzie są realizowane przejazdy do tych parkingów pod blokami. Tutaj mają, no to będą niedługo być zlikwidowane, przynajmniej inaczej zrealizowane przez ZDM. Natomiast według mnie w tym miejscu nie powinno być wszystkiego w betonie, tylko powinno być tutaj w niektórych miejscach zielone trawisko, jak na przykład tutaj nie przy przystanku, czyli po lewej stronie na lewym torze. Czemu? Ponieważ w tym miejscu no wszystko stało w wodzie, a po drugie tutaj są notorycznie problemy, że jakiś samochód się zaparkuje na torowisku tramwajowym i wtedy trzeba go stąd scholowywać. A tak nie byłoby problemu, bo raczej samochód nie zaparkuje się na trawie z zielonym, z szynami po środku, tylko po prostu nawet nie będzie próbować. Więc taka moja osobista sugestia. Nie do końca wiem, jakie inne względy może mieć tutaj, bo domyślam się, że raczej na filtrowej nie ma jakichś nie wiadomo jak dużych korków, więc siłą rzeczy nie jest to niezbędny przejazd dla służb, ale może coś innego jest, czego nie wiem na rzeczy, dajcie znać w komentarzach, czy widzicie jakąś inną przeszkodę w tym miejscu, aby nie zabić zielonego torowiska. Z kolei tutaj dalej widzimy przystanek tramwajowy, ale autobusowy. Przystanek tymczasowy autobusowy w tym miejscu musiał być w ten sposób zrealizowany, bo inaczej po prostu nie da się go wstawić, a na filtrowej normalnie żadna linia autobusowa nie jeździ. Dosyć ciekawa sytuacja. Nie będę ukrywać, że aż chętnie bym z niego skorzystał jeszcze, póki się da, ale niedługo już faktycznie wszystkie prace w tym miejscu się zakończą. Z kolei z innych ciekawostek mogę powiedzieć, że tutaj mamy zielone torowisko. W teorii tramwaje wymieniają również na ulicy Filtrowej na całej długości szyny. No ja tego nie uświadczyłem i też nie zobaczę zbytnio nowych szyn na całym tym odcinku, który leciałem. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj to właściwie już zielone torowisko się zrobiło. Tramwaje de facto tutaj nie jeżdżą od kilku tygodni, a już wszystko dobi się zielone. Gdyby to ogarnęli, zrobili całkowicie z nową podbudową i faktycznie zrobili tutaj w tym miejscu zielone torowisko, byłoby dobrze. To też taka ciekawostka, ten przystanek tramwajowy ma wiatę, to jest wiata dla przystanku tramwajowego. Bo tutaj nie ma żadnego słupka na tym peronie, na którym ja stałem. To jest tylko łącznie właśnie tamta wiata, w której się znajdują rozkłady jazdy dla tramwajów, więc taka ciekawostka. A z kolei tutaj możemy zacząć coś innego. A mianowicie szyny, które już aktualnie są montowane, bo aktualnie jest przebudowany cały ten przejazd na Krzyżanowskiego. Tutaj jak widzicie, że zostało wszystko to rozbetonowane i na dalszym odcinku przejazdy przez jezdnię są aktualnie rozbetonowane, stawiane nowe szyny i później to jest wszystko oczywiście ponownie zalepane w asfalcie. Jutro rozpocznie się drugi etap, jeżeli chodzi o zamknięcie tego przejazdu, ten bliższy jest. W związku z tym oczywiście są dosyć ładne utrudnienia dla samochodów jeżdżących w Krzyżanowskiego, jadąc tutaj z Nowowiejskiej, ale też dzięki temu torowisko, które mają na tamtym odcinku, będzie nowe z nowymi łukami szynowymi. No i tutaj jak widzicie jest tymczasowy przystanek autobusowy, trzeba było zdjąć barierki z przystanku tramwajowego, ale jak powiedziałem, to jest nietypowy przystanek w Warszawie, gdzie jest normalny peron obok torów, ale w związku z tym, że po drugiej stronie jezdni znajduje się wiata, to tam normalnie trzeba czekać na tramwaj i tam też są rozkłady jazdy. Taka ciekawostka. Tymczasem to był ten materiał. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwonek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Aviznosza. Prace w tym miejscu powinny się wszystkie zakończyć do końca tego miesiąca, w skrócie do 30 czerwca. Część prac się zakończy już wcześniej, bo 23 czerwca. Natomiast w najbliższy weekend, pierwszy tetki, ta linia będzie jeździć inaczej, bo siłą rzeczy tędy nie będzie mogła przyjechać. A docelowo oczywiście tędy jednokierunkowa tramwaj T będzie wracać z objazdu po całej Warszawie w kierunku Placu Narodowicza. No i oczywiście wiadomo, że w tym roku również będę jeździć na tetce i planuję pojawić się w najbliższą sobotę, czytaj 22 czerwca 2024 roku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!